Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Tyson i witam was w kolejnym odcineczku z gry This War of Mine. I to jest taki odcinek urodzinowy, pewnie jak już zobaczyliście po tytule, ponieważ ten odcinek wleci najpewniej w sobotę 25 lutego i wtedy właśnie ja obchodzę swoje urodziny. Tak generalnie to wygląda. Dzięki z góry za wszystkie tutaj życzenia i pewnie się zastanawiacie, jakie prezenty mnie interesują. Oczywiście możecie zostawić po prostu dużo łapek w górę. Jeżeli ktoś tutaj jest nowy, to zachęcam do subskrypcji kanału. Dobra, wróćmy do naszej przygody. Mamy tutaj handelek. Czego potrzebujemy? No nam by się przydało trochę jedzenia. Czekajcie, nie. Spokojnie. Na pewno by tam się przydało jedzenia. Jedzenie, no ale tutaj przedmioty podstawowe, czekajcie. Może leki jakieś? Nasze rzeczy. Czego my mamy dużo? Mamy dużo wody. Tylko woda nam się może przydać. Mamy dużo cukru. Nie wiem, czy ten cukier nam się przydaje. No ale tyle to ci, kolego, nie damy. Nie ma mowy. Czekajcie, muszę zobaczyć po prostu, czego ja posiadam dużo i mu coś dać. Nie wiem, wody. Ja ci daję strasznie dużo rzeczy, ty mi nie dajesz nic. Nie chcę się z tobą handlować, przyjacielu, nie teraz. Może kiedy indziej. Dobra. No to co, jakie my mamy tutaj plany? No musimy na pewno zrobić dużo papierosów, bo papierosami się da handlować i musimy ich zrobić, postarać się. Tutaj mamy narzędzia, ale tutaj nas nic nie interesuje. Czekajcie, tutaj się robiło te papierosy. Papieros. Musimy zrobić tyle papierosów, ile fabryka dała. Tak mi ktoś doradził. I to jest chyba doradzenie. Brak mi słów aż. Bo papierosami da się handlować i możemy właśnie takie handelki przeprowadzać. Pawle jest zmęczony. Nie, głodny, smutny i zmęczony. Nie wiem jeszcze za bardzo, jak ich karmić. Bruno tutaj jest zmęczony, smutny, głodny, ranny. Dobra, ale Bruno tutaj robi papierosy, jest dobrze. No i potrzebujemy jedzenia. I zobaczmy, czy Pawle może coś ugotować. Tak jak mówiłem, jeszcze raz powtórzę, 25 mam urodziny. Nie wiem, czy ktoś o tym wiedział. Nie mogę tego zrobić, ale to mogę i gotowana żywność, dobra. Ale po co jest? No zrobimy sobie tego więcej. Bruno robi papierosy. Dobra, Pawle, zjedz. Nie daję sobie rady. No, też bym nie dawał rady. Dobra, Pawle nie jest już głodny, ale wiecie co? Zrobimy jeszcze jedno. Jeszcze jeden posiłek. Bruno sobie zje i może jakoś z tego wyjdziemy, nie będzie głodny. Bruno tutaj tworzy papierosy. Dobra, Pawle, idź spać. Dobra, Bruno zajmuje się tworzeniem, produkcją papierosów. I tak się właśnie zastanawiam, jak już będziemy mieli te papierosy, ja bym sobie w ogóle skończył tutaj dzień. Nie wiem, czy te papierosy się stworzą. Ale dobra, i jeżeli byśmy mieli te papierosy, byśmy mogli sobie pohandlować. Tylko pytanie, gdzie? Kościół. Kościół, tutaj chyba był możliwy handel i możemy iść, chociaż przydałoby mi się też jedzenie. No ale jak widzicie, tego jedzenia po prostu nie ma. Tutaj jest dużo, ale tutaj zginął Boris, jeżeli pamiętam. Wiecie co, pójdziemy sobie do tego kościoła. Jej, nie, przepraszam, wróć. Bruno, ty będziesz czuwał. Pawle będzie szukał zapasów. I wiecie co, ja bym wziął te papierosy. Może nawet wszystkie. Czemu nie? Na handel. Czy coś jeszcze można tutaj
można wziąć? Chyba raczej nie. Dobra, szukamy zapasów. Tak jak mówiłem, dostałem taki protip, żeby zrobić papierosów tyle, ile fabryka dała i po prostu nimi handlować. I tak trzeba będzie zrobić. Wiem, że tutaj był możliwy handel, jeżeli dobrze pamiętam. Oj, 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 co się tam dzieje? Halo. Na razie bierzemy sobie wszystko. Nie wiem, chyba tutaj nie byłem w ogóle nigdy. To ciekawe. Ale był możliwy handel, więc trzeba było się tu wybrać. Halo, dzień dobry, przyjacielu. Pohandlujemy? Nie, z tobą się nie da. Szkoda. No, w porządku. Ale tutaj... Przepraszam serdecznie. O, dobra, możemy pohandlować. Jak najbardziej, jak najbardziej. Czekajcie, czego potrzebujemy? Jedzenia na pewno. Leki, opatrunki, warzywa. Warzywa. Dobrze, ale warzywa warzywami, ja chcę jeszcze leki. Czekajcie, wiecie co? Wezmę mu dam wszystkie te papierosy. Czekajcie. A jakbyśmy tak zrobili? Imponująca jest moja oferta. Zobaczmy. Dobra, dołożymy. Będziemy mieli opatrunki i warzywa. Jeszcze zostały nam 3 papierosy. Nie, przepraszam, więcej. Dobra, co mi możesz dać za 9 papierosów, przyjacielu? Chyba sobie żartujesz. Leki. Lekarstwa, materiały. Nie wiem, czy te materiały można zdobyć. Dobra, tego nie, okej. Tego też nie. A to? Kawa. Nie wiem, kawę może? Drobiazgi. Czekajcie, drobiazgi i drewno. A jakbyśmy sobie troszeczkę zamienili? Dobra, jakbyśmy na przykład tak zrobili, chociaż... Więcej może drewna. Dobra, ja bym się tak wymienił. Czemu nie? Możecie mi napisać, czy to był dobry pomysł, czy nie? Tutaj, czekajcie, bo on... Jest bardzo tutaj... Nie będziemy tego brać. Dobra, wiecie co? Pójdziemy do wyjścia. Okej, w porządku. Troszeczkę sobie wzięliśmy rzeczy. Zobaczymy, jak to nas tutaj ustawi. Nie wiem, wydaje mi się, że dobra wymiana przebiegła. Jak myślicie? Możecie napisać. Wydaje mi się, że nie było najgorzej. Dzień 18. Jak tam sytuacja w domu? Dokładnie, mamy opatrunki. Spokój, dobra, fajnie, mamy spokój. Czekajcie, głodny, smutny, zmęczony, Bruno. Ciężko ranny, o kurczę, Bruno. Przyjacielu. Słyszałem też, żeby ich tak często nie karmić. I może macie rację, bo to marnotrawstwo trochę jedzenia. No ale dobra, Bruno. No mamy jedzenie, przyjacielu. A, bo ty jeszcze głodny jesteś. Dobra. Dobra, nie widziałem, że ty nie zjadłeś. Zjedz sobie coś, Bruno.
No i zobaczymy te papierosy, zobaczymy jak się sprawdzą jako waluta. Chyba zrobiłem całkiem fajny deal, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem. Znając moje zdolności, pewnie coś mi się nie udało. No ale trudno, zobaczymy. Jeszcze byś sobie tutaj zjadł. Nie mamy jedzenia, cholera. Mógłbym ci dać konserwę, ale w sumie... Czekajcie. Deskowanie, o. Trzeba to robić, bo wiem, że idzie zima i... Tylko nie wiem, gdzie tutaj mam te dziury łatać, szczerze. I nie wiem, czy to jest czas, żeby akurat... Ojojoj, ktoś tutaj idzie. Nie wygląda mi na przyjaciela. Co, on się tutaj chowa? Czy stoi sobie po prostu? Halo, kim jesteś? Bruno jest ranny i nie chce go wysyłać nigdzie. Dobra, wiecie co? Zaryzykuję. Bruno jest ciężko ranny i po prostu... Nie wiem, czy to był dobry pomysł. O tak, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobra. Pawle, głodny, ale na razie odpuścimy. Zobaczmy. Możemy coś tu wykonać? Fajnego. Ulepszone zielarnie. Nie. Możemy robić papierosy. No i okej. Zróbmy sobie to. Możemy zrobić te deski, tylko ja nie wiem, w którym dniu przychodzi zima, w 20 którymś chyba. I nie wiem, to by miało sens, ale... Ale nie wiem jak to będzie, ziom. No zobaczymy. Pawle tutaj tworzy papierosy. Nie jest źle. Wydaje mi się, że jest całkiem okej. Zobaczymy, jak Bruno sobie poradzi. Przydałoby się, jakby Bruno zdobył trochę jedzenia i by mu się nic nie stało. To by było całkiem spoko. No i dobra, zobaczymy. Może skończymy ten dzień. Tylko, że Pawle nawet nie może w sumie... Muszę zostać, muszę przeczekać ten dzień. Troszkę tak z noc zwalona, że tak powiem. Noc była spokojna, spoko. O, Bruno przyszedł. Halo, Bruno. Przyniosłeś coś? Czekajcie. Rozmowa, bo wiem, że też powinni oni porozmawiać, pocieszyć się. Próbowałem przed nagraniem, ale jakoś mi nie wychodziło. Nie mogłem zrobić rozmowy, nie wiem czemu. No ale dobra. Oni sobie tu rozmawiają, fajnie. Czy my coś... Co my mamy? Jakie mamy plany? No nie wiem. Nie wiem, czy te deski nie robić. Tych desek. Wydaje mi się, że to by był całkiem niezły pomysł. Tylko szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie te dziury tutaj łatać. Potrzebujemy cię, Bruno. No tutaj... Oni gadają. Smutny rozmawia. Rozmawiają tutaj. Bruno jest wyczerpany. Bruno musi iść do łóżka. Bardzo zmęczony. Pawle w sumie też, ale zobaczymy. Może te deski sobie zrobimy. Czemu nie? Słyszałem, żeby im nie przerywać tej rozmowy. Oni sami muszą skończyć. Zobaczymy. Kurczę, znowu ktoś puka. Czego wy chcecie od nas, ludzie? Dajcie nam żyć. Zostało mi dwóch bohaterów, a ciągle ktoś coś chce. Dobra, ile wy będziecie jeszcze rozmawiać, przyjaciele? Dobra, starczy tej rozmowy. Bruno, idź się położyć. Pawle wyszedł. O! Halo, ktoś do mnie doszedł. Katia, ona była u mnie w pierwszym sezonie.
Hej Katia, mamy dobrą nowinę, a słyszałem, że podobno nikt do nas nie może dojść. Zajebiście, słuchajcie, na urodziny świetnie, świetne prezenty. Brun, Pawle, ty może sobie coś weź? Katia, wiadomo, kolejna osoba to jest zawsze jak gdyby kolejna gęba do wyżywienia. No ale wiadomo, czym więcej nas, tym lepiej. Czekajcie, wiecie co? Zrobimy sobie deskę. Gdzie ona leci? Halo. Aha, ona tu buduje, okej. Pawle. Jak niezbyt. Bardzo przyjemny dzionek. Bardzo świetny dzionek. Patrzę, ile tutaj nagrywam, bo nie chcę, żeby te materiały były przydługie. No ale wydaje mi się, że jeżeli mamy nową osobę, to może uda mi się przetrwać nawet. Dobra, i pytanie, czy ty już to stworzyłaś? Chyba tak, Katia jest ranna. Trzeba ją opatrzyć, no niestety, no ale dobra. Ja ją pamiętam, ona była... A, czuję się dobrze. Jak wolisz. Dobra, Katia, zobacz, czy możemy coś jeszcze sobie stworzyć, czy nie. Tutaj nic. Patrzę, wszędzie tutaj jest kuchnia, tutaj musimy te jedzenie... O, mogę jedzenie zrobić, a tutaj... Okej, Katia przygotuje jedzenie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jakby to powiedzieć. Jest całkiem zacnie. Dobra, skończymy sobie dzień. I jakby tutaj to zrobić? Katia może też szukać zapasów. Jakby to rozegrać? Dobra, Pawle będzie spał, Bruno będzie czuwał, Katię wyślemy na szukanie zapasów. Czekajcie, tu jest ten domek taki tylko. Czy to jest ten domek, który ja już zwiedziłem, tych takich starszego państwa? Chyba nie, chyba tu był ten dom. Szkoda. Patrzę, gdzie jest dużo jedzenia. Niewiele. Bardzo dużo materiałów. Może do tej szkoły pójdziemy. Zobaczymy. Wiem, że tutaj jedzenia było troszeczkę mało. Niewiele. No ale mamy dużo... Zapas. Dużo tutaj materiałów. Dobra, powoli. Pytanie, czy ktoś tutaj jest. Bo jeżeli tak, no to nieciekawie niestety. Dobra, elementy broni, części elektryczne. Bierzemy sobie. Szkoda, że ma tylko 12 miejsca w ekwipunku. Kurde, ktoś tu jest. Cicho, cichutko. Nie chcę stracić Kati. Tak jak straciłem Borisa niestety. I mu... Oj. Możemy pohandlować. Mogę handlować. Tylko nie mam czym. Nie mam czym handlować. Ekwipunek, wytrych. Dobra, ale czy ja mogę tutaj się rozejrzeć, czy będzie przypał? Czekajcie, on za mną nie idzie. Dobra, poszedł sobie. Ja korzystam z okazji, zbieram co się da. Ale spokojnie. Ja sobie śmieci tutaj zbiorę, zepsuta zabawka, jak najbardziej. Proszę mnie nie krzywdzić. Pokojowy jestem. Nie podchodź do zrzutów. Okej.
Dobra, mogę wejść na dach, fajnie. Tutaj nie powinienem nikomu przeszkadzać, ja sobie tutaj... Kurde, nie mamy łopaty. Szkoda. No ale dobra, dobra, kopiemy. Mogłem zrobić łopaty. Nie no, nie przesadzaj, że wieczność, dziewczyno, damy rady. Jak nie my, to kto? No ale zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, wiecie co, ale to nie wygląda tak źle, jeżeli ja mam 3 osoby. Coś tam zacząłem robić. Kurde, ile to odgłosu robi. Zbadam sobie to, te śmieci, potem tu. Nie, może jeszcze sobie tu wskoczę, zobaczę. Ale tutaj cały czas ktoś chodzi. Zobaczymy. Zobaczymy. Mogłem wziąć tą łopatę zrobić. Muszę zrobić narzędzia w ogóle. Ale nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że te papierosy mogą być też taką drogą do przetrwania. Je się łatwo robi, a fajnie się za nie handluje i nie są potrzebne. No nie wiem, Bruno, że sobie nie zapali, to się nic nie stanie. Dobra. Jest dobrze, dobrze, dobrze. Przeszliśmy, okej. Zobaczmy, co tutaj mamy. Pewnie jakieś śmieci. Przydałyby się nam jakieś leki, nie wiem, cokolwiek. Materiały, no fajnie, że materiały, tylko... Nie, jednak materiały, tak sobie pomyślałem, wiecie, przydadzą nam się, bo one są ważne. Tutaj coś jest, możemy to zobaczyć, a może i nie. A może i nie, bo tutaj ktoś chyba chodzi. Tak. Nie. Okej. Już mnie nie ma. Okej, idę do wyjścia. Proszę mnie zostawić, ja sobie idę. Czy on mnie chce zabić? O cholera, coś się dzieje, ale ten pobiegł gdzieś w ogóle gdzie indziej, dobra. Spierdzielam. No i Katia wróciła, okej, witam. Nie wiem, chyba przygiąłem pały, ale no... W sumie co, mam jakieś tam materiały, zawsze coś, ale nie mam jedzenia, nie mam leków. Ale nie jest najgorzej. Dobra. Jak tutaj zaatakowano nas? No oczywiście, tak jak myślałem. Kurczę, Bruno, halo. Czyżby Bruno... Czyżbyśmy tracili Bruno? Czuję się dobrze. Śmiertelnie ranny, no nie wiem, co z nim zrobić. Dobra, wiecie co? To by było... W tym momencie wszystko, powolutku. Czekajcie, może oni porozmawiają jakoś. Rozmawiajcie sobie. Dobra. To by było wszystko, bardzo głodny. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Myślę, mam nadzieję, że będzie tutaj sporo tych łapek w górę. No bo wiecie, mam urodziny, fajne deale, nowa osoba przyszła, czego się zupełnie nie spodziewałem. Jeżeli ktoś tutaj jest nowy, zachęcam do subskrypcji kanału, by być na bieżąco. No i możecie pisać, co dalej. Jak widzicie, to już jest dzień 20, więc chyba nie jest tak źle, tak mi się wydaje. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej, cześć, na razie.